Tyś Bogiem, który czyni cuda. Psalm 77, werset 15. Kaznodzieja Charles Haddon Spurgeon głosił Ewangelię w okolicach Londynu. Kiedy wsiadł do pociągu, którym miał jechać do domu, stwierdził, że jego bilet gdzieś mu się zapodział. Mężczyzna siedzący z nim w przedziale zaobserwował jego zachowanie, obserwował go, gdy przeszukiwał wszystkie swoje torby i zapytał przyjaźnie: mam nadzieję, że pan niczego nie zgubił. Wręcz przeciwnie, nie mogę znaleźć mojego biletu, a do tego niestety nie mam żadnych pieniędzy przy sobie. Niemniej jednak pracowałem tutaj dla mojego mistrza i ufam mu, że wszystko dobrze się skończy. On już często mi dopomagał w małych i dużych sprawach. Jego rozmówca wyraził mu swoje współczucie. Krótko później do przedziału wszedł konduktor, żeby sprawdzić bilety i nader serdecznie przywitał się z jadącym ze Spurgeonem mężczyzną. Ten zaś tylko krótko odpowiedział: wszystko w porządku. Konduktor ponownie uprzejmie się pożegnał i poszedł dalej. Dziwne, powiedział zdziwiony Spurgeon. Konduktor w ogóle nie zapytał o mój bilet. Tak, odrzekł jadący z nim mężczyzna. Panie Spurgeon, to jest dowód na to, że pański Bóg rzeczywiście nad panem czuwa. Jestem mianowicie dyrektorem naczelnym tej linii kolejowej. I to on tak pokierował sprawą, że pan wsiadł akurat do tego przedziału, w którym ja siedzę. Było dla mnie przyjemnością, że mogłem panu pomóc. Chciejmy zapamiętać, nasze kłopoty są sposobnością dla Boga, by okazać nam swoją moc. Ten sługa Boży przeżył to i każdy, kto dzisiaj ufa Bogu, może przeżywać z Nim podobne sytuacje. I Psalm 77, werset 15, tutaj czytaliśmy: Tyś Bogiem, który czyni cuda. Małe cuda, duże cuda. Jeśli chcesz mieć takiego Boga, który czyni cuda jako swojego Boga, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz miał bezpośredni przystęp do tronu łaski o każdej porze dnia, nocy i w każdej sytuacji. Więc nie zwlekaj, uwierz w Pana Jezusa, a na podstawie Jego ofiary będziesz raz na zawsze usprawiedliwiony i w pełni będziesz mógł korzystać z wszystkich błogosławieństw Bożych przewidzianych dla ludzi Bożych.